To jest diablicą, demonem, wampirem. Jestem. Niech tam sobie trochę pobalaskują. Jak ty wyglądasz? Zobacz się, będą panie szczęście. Nie ilość, lecz jakość stanowi. Proszę mnie nie nudzić. Ja muszę popływać. Co za czas, co za ludzie. Wody. Witam Państwa serdecznie na kolejnym seansie w Iluzjonie. Jadwiga Smoczarska nazywana była przez wielbicieli, a były ich tysiące, królową polskich ekranów. Elżbieta Barszczewska była, no dzisiaj powiedzielibyśmy, damą polskiego filmu. Ina Benita, tego przedwojennego filmu, pikantną przyprawą. Nora Ney, egzotyczną tajemnicą. I tak dalej, i tak dalej. Czuję się głosowo, co prawda nieszczególnie, no ale to przejdzie, trema. O bohaterce dzisiejszego i dwóch następnych programów mówiło się dawniej, często jeszcze i teraz się mówi, nasza kochana pani Miecia, czyli Mieczysława Ćwiklińska. Przyjaciele ze sceny i filmowego atelier, a także życzliwi, rozczuleni i rozbawieni widzowie mówili o niej Ćwikła. I nie było w tym nic obraźliwego, lekceważącego czy wulgarnego. Opowiadać mogę o niej godzinami, tym bardziej, że miałem zaszczyt i przyjemność poznać panią Miecię. Niestety już w końcowym okresie jej życia. Odbyłem z nią też ostatnią, utrwaloną na taśmie filmowej i emitowaną w moim programie w Starym Kinie rozmowę. W Konstancinie pod Warszawą, gdzie wtedy przebywała. Jeszcze do tej rozmowy wrócę. Mieczysława Ćwiklińska zmarła 28 lipca 1972 roku. Jej życie było długie, trwało 93 lata i niezwykle bogate, urozmaicone. I to zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Pozwolę sobie przedstawić, czy też przypomnieć w telegraficznym skrócie główne etapy, czy też kamienie milowe jej niezwykłego i fascynującego życia, a potem oddać jej głos, bo mówiła chętnie i barwnie. Tak, te latka jak po miodzie minęły. Pochodziła z rodziny, rodzice i dziadkowie aktorskiej. To był sławny klan Trapszów. Cytuję, potężny to dąb litewski, genealogiczne drzewo Trapszów. I na zakończenie, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że drzewo to na to żyło, rozwijało się i krasiło scenę polską, by wreszcie wydać ze siebie kwiat Ćwiklińską. Urodziła się 1 stycznia 1879 roku w Lublinie. Natomiast na pensję dla dziewcząt uczęszczała w Poznaniu. Rodzice chcieli odseparować córkę od spraw teatru. Proszę też pamiętać, że aktorzy wówczas bardzo często wędrowali. Ale ona właśnie wtedy zaczęła pojawiać się w amatorskich przedstawieniach. Nazywano ją córką komediantów. Wyszła też po raz pierwszy za mąż. Miała 18 lat. Wspominano. W kościele wszyscy żałowali i litowali się, że takie dziecko niedorosłe już dają skaranie boskie mężczyźnie do rąk. A przyszła teściowa, kiedy zobaczyła swą przyszłą synową, ponoć wykrzyknęła: pani powinna dostać lalkę, nie męża. A ona pomagała po ślubie mężowi w prowadzeniu galerii sztuki w mieście Łodzi. Po latach mówiła o nim, o mężu, że mógł się podobać. Jego główna maksyma życiowa nie gwarantowała trwałego pożycia małżeńskiego, bo brzmiała następująco. Ty biała i czysta, siedź więc pod lampą, a ja będę się nurzał w rozpuście. Za was, co pan tak dużo mówi? Powiem zaraz, że trzykrotnie wychodziła za mąż i trzykrotnie się rozwodziła. Nie miała szczęścia w małżeństwie. Ale właściwie co ja mam powiedzieć?
Przecież trzech narzeczonych. Ale oni przecież żyją. Dla mnie umarli. Po pierwszym rozwodzie przeniosła się do Warszawy, w której przez pewien czas prowadziła dom mody. A na modzie znała się wybornie. Pani pozwoli, żeby pije zdrowie najpiękniejszej damy w naszym towarzystwie. Ach, pani, gotowa mu wierzyć. A proszę bardzo, nic nie szkodzi. Podkreślali to wszyscy, którzy ją znali. Ubierała się zawsze znakomicie. Miała swój, dopasowany do wieku, styl. Ale brała też pod uwagę aktualną modę. Znała się zresztą nie tylko na modzie, bo była, jak to się kiedyś mówiło, kobietą światową. Panie, co to ja? No dobra, dobra. Zadebiutowała w 1900 roku na scenie Warszawskiego Teatru Ludowego, prowadzonego przez jej ojca. Słuchał kiedyś podczas obiadu jej przygotowywanych w tajemnicy monologów i zacytuję jej wspomnienie. Ojciec słuchał przez jakiś czas spokojnie, udając nawet, że zajęty jest wyłącznie własnym talerzem. Nagle nie wytrzymał, odepchnął stolik od siebie, jakby go coś ugryzło i desperacko krzyknął w stronę mamy. Oleńko, rany boskie, ależ ta mała ma talent. A że decydował się szybko, po paru sekundach dorzucił. Za tydzień mogłaby u mnie zagrać Helenkę w Grubych rybach. Dodam od siebie, no, komedii sztandarowej Michała Bałuckiego. Niecały rok później została zaangażowana do teatru na stałe. Obsadzano ją głównie w lekkich komediach i farsach. To było tak, że w operetce, tak, tam było tak. Cesarzu, cesarzu, potężne imię twa. Cesarzu, cesarzu, to Krysia błaga cię. Po rocznych studiach śpiewu w Paryżu zaczęła występować również w rolach operetkowych. Pojawiła się też na scenach Drezna i Berlina. Uznała jeszcze raz, że należy kontynuować naukę śpiewu w Paryżu. W czasie I wojny światowej brała udział w koncertach na rzecz polskich ofiar wojny. Występowała w krajach skandynawskich i w Rosji. Od 1918 roku pozostawała już na stałe w Polsce. Można ją było oglądać i podziwiać w Teatrze Polskim, Narodowym, Nowym i w innych teatrach. On jest diablicą, demonem, wampirem. Jestem. Przez pewien czas prowadziła też razem z Antonim Fertnerem własny teatr. 158 przedstawień w roli Julii. Częstochowa, Lublin, Radom, Kielce, publiczność mdlała. 185 przedstawień w roli damy kameliowej. Łuck, Pucku, Równe, ach, publiczność spazmowała. 200 przedstawień. Na miłość boską, kiedy pani Lena zdążyła to wszystko. Lena? Ja mówię o sobie. Mieczysława Ćwiklińska cieszyła się coraz większym powodzeniem u publiczności i, co wówczas dla niej miało wielkie znaczenie, u recenzentów, choć zdarzały jej się również potknięcia i porażki. Na przykład mogła przeczytać: pani Ćwiklińska była tym razem bez wyrazu i w pierwszym akcie tak się zachowywała, jakby nie wiedziała, co z sobą począć na scenie. Że też jeden człowiek może tyle głupstw napisać. Początek XX wieku to czas fars i operetek. Znacznie gorzej wiedzie się wtedy dramatom i komediom. I jak napisano, uczy się Ćwiklińska artyzmu w sztukach, które artyzm prostytuują. Uczy się aktorstwa w utworach, których jedynym celem jest rozśmieszyć, rozbawić i zmysły połechtać. Skąd pan ma te wiadomości? W latach 30. Mieczysława Ćwiklińska gra coraz mniej w farsach i operetkach, za to coraz częściej w ambitniejszych, nawet bardzo ambitnych komediach. Z tych z tej najwyższej półki.
choć wybuch wojny te najciekawsze propozycje przekreślił. Ale lata 30. to przede wszystkim złoty wiek pani Mieci na srebrnych ekranach. Czy była jednak entuzjastką filmu, już dźwiękowego? Mechanizacji brak absolutnie. Żeby tak dźwiękowe kino, o! Dźwiękowe? Nigdy. Żeby ludzie na płótnie gadali, takie oszustwo po moim trupie. Publicznie w tygodniku kina oświadczyła, że filmu dźwiękowego nie lubi. Dlaczego? Posłuchajmy. W ogóle do kina chodzę rzadko, no bo po prostu czasu na to nie mam. Gram, gram i gram. Na scenie oczywiście. W tym roku, a jeszcze jest początek grudnia, grałam 302 razy. No więc kiedy? Ale raz dałam się skusić na film dźwiękowy, śpiewany i mówiony. Wszystko szło dobrze, aż bohaterka, urocza, młoda dziewczyna, zaczęła mówić. Z ust tej eterycznej, powiewnej istoty nagle zaczęły się wydobywać tubalne dźwięki, godne brzuchomówcy, a nie rozkosznego dziewczątka. Przecież ja ją znam. Wiem, że ona ma z natury miły, dźwięczny głos, więc niby co? Mam się tym zachwycać? Zapytała ze swoim czarującym uśmieszkiem. Albo dodała, mam podziwiać, że woda nalewana z karafki robi bul, bul, bul? Że naciśnięty syfon robi ks, ks, ks? Mógłbyś się trochę pospieszyć, kiedy cię żona prosi? O, ja też natychmiast, na jednej nodze. Wolałabym na dwóch nogach, ale pewniejszym krokiem. A jednak, na szczęście dla kinomanów, którzy nie mieli możliwości ani okazji, żeby podziwiać kochaną panią Miecią na scenie, dała się skusić na film. Sztuka ta udała się reżyserowi Michałowi Waszyńskiemu, bowiem udało mu się ją przekonać, że film, czego bardzo się obawiała, nie dekonspiruje urody kobiety. Wyczyn Wyszyńskiego był o tyle większy, że Mieczysława Ćwiklińska była wtedy, na początku lat 30., uważana powszechnie za, cytuję, najznakomitszą polską artystkę komediową. Taki talent, taki geniusz. Tak, no, robiłam, co mogłam. Tylko wie pani, dzisiaj jestem nie przy głosie. Film nosi tytuł Jego Ekscelencja Subiekt i wszedł na ekrany 7 kwietnia 1933 roku. Jak to ładnie ujęła Maria Bojarska, autorka świetnej biografii Mieczysławy Ćwiklińskiej. Kochana Ćwikła gra w filmie śpiewającą panią domu. Taką, co to w nieskończoność trzyma gości w salonie i śpiewa, 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 a goście chyłkiem uciekają, uciekają, uciekają. Pan lubi śpiew. O, ale tylko w gramofonie. A dlaczego tylko w gramofonie? Bo każdej chwili mogę go przerwać. Do filmu tego jeszcze wrócę, ale teraz zapraszam państwa do obejrzenia tego właśnie filmu, komedii z 1933 roku, Jego Ekscelencja Subiekt. Filmu, w którym Mieczysława Ćwiklińska na ekranie zadebiutowała. Życzę dobrej zabawy i do zobaczenia w Iluzjonie na następnym programie poświęconym naszej kochanej pani Mieci.